A oto kolejny odcinek Minecraft Dungeons. Prawie 20 tysięcy emeraldów, prawie 65 poziom postaci. W zapasie punkciki do wykorzystania i 103 mocy póki co. Możemy mieć mniej, ale to nic. Znaczy mniej możemy mieć, jak się ubiorę tak jak powinienem do walki. No i mnie utwierdziliście w przekonaniu, że jest tak jak myślałem, czyli że... Zaraz, gdzie ja w ogóle ostatnio byłem? Arcykryjówkę robiliśmy, robiliśmy błotniste bagna, błotnistą jaskinię. Tak jak mówiłem, od 100 do 107 to już jest jakby maksymalny taki tutaj ten limit osiągnęliśmy, jeżeli chodzi o zakres mocy, wyposażenia i artefaktu na misjach. I dzisiaj mieliśmy iść do kopalni czerwonego kamienia. Kolejeczki, creepery, widzę. Aha, mamy tę fajną taką kuszę. Dobra, to już pamiętam. Cienisty wywar. A tu są przecież te straszliwe spawnery. O kurczę, dobra. Muszę się jakoś tutaj wstrzelić, tak? Wbić w te lokacje tak psychicznie, że tak się wyrażę. Na spokojnie się rozruszać. Dobra, odpalamy grzybek. Wchodzimy tutaj ostro. Jakieś ogłuszenie? Ogłuszenie działa na spawner? Chyba działa, ej. Uwaga. Czy spawner jest ogłuszony? Załącza wersję do mikstur. Leczenie fajnie działa przy tej szybkości ataku. Myślę, że jak na taki najwyższy poziom trudności to idzie tutaj całkiem nieźle. Ale na razie nie ma tych kuszników. Jak się pojawią kusznicy... To nas zweryfikują wtedy, zwłaszcza jak będą w większej liczbie. Tak, muszę się tutaj rozglądać za różnymi skrzyneczkami, sekretami, wiadomo. No, kusznicy nas będą weryfikować, ale może ich nie wylosowało, może nie zawsze tutaj są, bo normalnie... Nie, ci kusznicy po raz pierwszy to chyba byli w momencie w tych kopalniach, jak mieliśmy ratować osadników z opresji. Są pajączki, ale to nie są te pajączki z tymi... z sieciami przynajmniej na razie. A, widzę, że te bełty to mi tutaj szybko schodzą. Fajnie by było... O, dzień dobry. Fajnie by było znaleźć jakieś bełty. Ogłuszonet. Dobra, załączymy sobie tylko grzybek. Ogłuszenie jeszcze raz. No, jak nie mają odbicia, to ładnie to idzie. Tutaj trzeba uważać bardzo. Załączymy sobie leczenie, czyli tę aurę taką specjalną. I jeszcze ogłuszenie. I jeszcze ogłuszenie. Tu jest ochrona, płonięcie. I jeszcze ogłuszenie. Awersję do mikstur. Zobacz, trzeba zniszczyć ten spawner. Nie mamy wielkiego zasięgu tych sztyletów, więc muszę podchodzić bliżej, bo takich klepałem. No ale w każdym razie poziomik zdobyliśmy już, gdzie ja mam iść, tam mi wskazują, więc... Aha, no to nie mam innej drogi, tylko jeszcze się tutaj rozejrzę na szybko, czy czegoś tutaj przed nami nie schowali, chyba nie. W ogóle muszę sprawdzić, czy czasami ogłuszenie z tego piórka na tym poziomie trudności nie schodzi szybciej z naszych wrogów, bo takie coś ostatnio wrażenie miałem, pewnie się mylę. Tu jest ile? 4,6 sekundy. Dajcie mi jakiegoś takiego pojedynczego wroga, to ja bym to sobie sprawdził. Żadne wagoniki tutaj. O, na przykład na tych gościach. Widzicie, jak szybko zeszło? Nie, to poziomy trudności się okazuje, że jeszcze mają takie modyfikacje, modyfikatory na pewne efekty, o których nie ma mowy. O, przywoływacze będą, rozumiem. To jeżdżą te wagoniki. Znaczy, wiecie, ci nasi wrogowie też mogą wpadać pod te wagoniki. Fajnie, żeby tu podszedł, tylko tak... No, mocno. Dobra, awersja do mikstur. Ogłuszamy, załączamy grzyb. Wszelki wypadek dołożę tę aurę leczącą. Właśnie, bo on tutaj te kleszcze uskutecznia. Tylko żeby nie wpadł pod wagonik, udało się. Chyba jakby wpadł pod wagonik, to pewnie bym za niego expa stracił, gdyby zginął na skutek wypadku kolejowego. Co nam tutaj wpadło? Jakaś zbrojka, 106... A nie, to miałem, to nam poleciało. Nietoperz jaskiniowy, tak?
No nie, no póki co to ja wolę... No zresztą nie ma wersji do mixtur tutaj. Póki co to ja wolę mieć tę absorpcję wbudowaną, więc tego się pozbędziemy. Idziemy dalej. Oho, creepery. Damy radę, zanim tu dojdą je rozwalić. Dynamitem dałem radę. Strzały mi tutaj zaczęły wpadać, co mnie cieszy. I w ogóle kusza wpadła przed chwilą, podniosłem, ale to zaraz wam pokażę. Taka chyba 106 poziom, jeżeli dobrze zobaczyłem. Ale wiecie co, no naprawdę szybko schodzi to ogłuszenie z piórka. Zaczynam. Znaczy, mimo że cooldown piórkowy szybko schodzi, to ten proszek, który mieliśmy, on jednak miał czas ogłuszenia. Dłużej to trwało, więc... Więc, no nie był taki zły. No piórko fajne ze względu na ten cooldown, poza tym ten przewrót jest. Zobaczmy sobie kuszę. Tutaj jest 106 poziom, to jest taka szybkostrzelna kusza, dostaniemy więcej amunicji. Czy tu jest coś fajnego? Wysoka szybkostrzelność, wiadomo. Możemy jeszcze bardziej przyspieszyć, odklinanie, niezłe. Nic tutaj do nas nie idzie. Premiowy strzał, niezły. Ma jeszcze szybkostrzelność, tak? Rykoszet, złodziej szybkości jest. Nieskończoność, ale nie, no z tymi strzałami sobie radzimy. No to trzeba by wziąć, no bo ja nie traktuję jako obszarówki jednak strzał. Broni tych dystansowych, więc tego złodzieja szybkości na golemy można by wziąć. No tutaj ostatecznie ten premiowy strzał, no bo co mi po większej szybkostrzelności będą nam szybciej te bełty schodzić. No i chyba to odklinanie jednak. Chyba odklinanie. No dobra, w każdym razie zmieniamy. Trochę szkoda tego ataku przebijającego, ale tu będą większe obrażenia. Myślę, że możemy to śmiało rozbić i dużo mamy, 28 w zapasie. Na pewno ten złodziej szybkości. Zwłaszcza, że tutaj w tych jaskiniach to te golemy będą chodzić, prawda? Muszę oszczędzać bełty. Muszę oszczędzać bełty i sobie z golemami będziemy super radzić. Czyli to. No, ten dziki szał. Ostatecznie no mógłbym to wziąć, ale chyba ten premiowy jednak wezmę. Tylko zaraz, spokojnie. Odklinanie jednak chyba bym się skusił. Raz, dwa, trzy. Nie, tutaj nie ma żadnych potężnych. Zresztą i tak mamy dużo w zapasie, niech będzie. Raz, dwa, trzy. 485 na strzał, co jest przy takiej szybkości ataku na pewno bardzo, bardzo dobrymi obrażeniami. A tutaj będą kusznicy już. Od razu załączyłem awersję do mikstur, bo czułem, że mi zdrowie spada bardzo szybko. No niestety. O, tutaj się kusznik czai. Jeszcze te wagoniki, trzeba na nie bardzo uważać, żeby mnie nie potrąciły. O, to się przyda. No i wagonik potrącił naszego przeciwnika. Dobra, załączę tutaj sobie jeszcze leczenie. Niech dojdzie. No, dużo tutaj tego. Trzeba bardzo uważać. Okej, nic się złego nie stało. Jakby co, piórko cały czas jest, jak to klepie z tej kuszy przecież. Dobra, schowamy się tutaj, może podejdą. Oni jeszcze są pod wpływem tych promieni, widziałem. No tak wolałbym dołem iść. Mam wrażenie, że trochę więcej widać. Tak zrobili tę perspektywę. O, tutaj. No, kurczę. Nie podobają mi się ci magowie tam. Dobra, pomalutku. Szybki atak, płonięcie, nic strasznego. Póki mamy leczenie, to płonięcie nam nie straszne. I... Ja tu to zaraz rozpracuję. Dobra, trzeba tych magów stanowczo, szybko wykończyć. Wpadamy tutaj, załączam grzybek, kusznika. Nie, gdzie jest mag? Tu jest mag. Dobra, załączyłem awersję. Musimy to wykorzystać. Szybko ich pojechać. Pojechanet. Ciernie ma. Udało się. Wszystkich uwolniłem? Chyba wszystkich. No dobra, idziemy dalej. Dużo spawnerów. Wrzuciłem im tam dynamit. Dobra,
Dobra, nie ma kuszników, to jest dobra wiadomość. Załączam grzybek i ogłuszenie. Załączę leczenie, awersja do mikstur. Wpadamy tutaj ze wszystkim, co mamy. Dołożymy ogłuszenie. Jeden ile tych spawnerów! No to jest jakiś żart totalny. Dobra, muszę się wycofać. No to może być problematyczne. Jeden spawner udało mi się zniszczyć. Wolałbym poczekać na wersję, aczkolwiek no długo to będzie trwało. Szybciej dostanę leczenie. Dobra, uleczyłem się po prostu tym naszym skillem. Znaczy skillem, no tym wbudowanym w broń zaklęciem, o, tak powiem. Wolałbym poczekać na wersję i rzucamy się tam. Już teraz muszę wszystkie rozwalić, te spawnery. No, tutaj ładnie porobili. Dobra, wchodzimy. Awersja, grzybek, leczenie na wszelki wypadek. No, wszystkich jeszcze nie załatwię, ale zniszczyłem kolejne dwa. Ile tu się tego robi? Tutaj to by fajnie ta pijawka, czy jak to się zwało? To wykradanie, to odzyskiwanie życia za każdego zabitego przeciwnika, jakbyśmy mieli. Tu tylu ich chodzi, że to by nam na pewno pomogło. Dobra, ogłuszenie, leczenie, grzybek. Podamy tutaj ogłuszenie. Wagonik tu jedzie. No ten wagonik to tak w sumie jeździł prawie po tych spawnerach. Udało się. Jest łucznik, ale to nie jest ten straszny kusznik przynajmniej. Rozpracowane. Jeszcze jakieś spawnery tam są. No nie ma żartów. Ale patrzcie, jak XP idzie szybko. Muszę uważać, żeby się na wagonik nie wpakować. Dobra, załączam awersję do mikstur, odpalam grzyb. Muszę szybko zniszczyć spawner. Jeszcze raz ogłuszenie. Jeszcze leczenie sobie załączymy, aczkolwiek już nie było potrzebne. Chyba sytuacja opanowana. Do czasu, aż trafimy znowu na taką grupę spawnerów. No nie, no ile tam tego znowu jest? Dobra. Wchodzimy tutaj. Ogłuszenie, awersja, grzybek, leczenie, ogłuszenie. 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 Nic tu nie widzę. Ogłuszenie, cały czas ogłuszam. Szybko schodzi, ale fajnie działa. Nadążam z leczeniem jakoś. Kurde, muszę się wycofać. Strzały. Wziąłem szczupakiem strzały po drodze. Dobra, myślałem, że mi w plecy tu strzelą. No wytrzymałem ile mogłem. Dobra, załączę sobie to leczonko. Dobrze jest. No niech tu podejdą. To się szybciej uleczę. No tak. Jest mikstura cienia. Moglibyśmy się tam zakraść po cichu. O, mięsko. Dobra, póki mam mięsko, podamy znowu. Gdzie te spawnery są? Czy wszystkie zniszczyłem? Tu są jeszcze jakieś, to od razu na nie idę. To z dala od tych kolejek. Dobra, zniszczyłem spawner. Ale są następne. Ogłuszenie, muszę częściej ogłuszać. Jak tylko schodzi cooldown z piórka, to się wbijamy. No jestem, muszę uważać, bo jestem na torach kolejowych. Dobra. Jakoś tutaj jeszcze żyję. Nie wycofuję się. Taki berserk mi się załączył. Jest grzybek, jest leczenie. Ach. Podobał wam się berserk procka? Mi się podobał. Dobra, idziemy dalej. Dobra, mamy kolejne spawnery. Specjalnie wam to puszczam. Wszystko, załączyłem awersję i ogłuszenia wchodzą. Dobra, jest grzybądź. Spawner rozwalony, tu jest w ogóle dynamit. Może jakoś tutaj sobie pomożemy nim. Tak jest. No, akurat spawnera to nam tutaj nie rozwalił. Robimy następne ogłuszenie, został tylko jeden, to już z górki. Tak, stanowczo trzeba umiejętniej z tego piórka korzystać i nie ma takich problemów. Poszło. Mam świnioka na oku. Dobra, nie chciałem tutaj ogłuszenia załączać, bo jeszcze bym spadł tam gdzieś w przepaść. Aha, zaczyna się. Kusznicy tu są. Pilnują świnioka, to musi być jakiś syn szefa chyba.
tutaj, syn arcyzłosadnika, świniok, ma swoją obstawę tutaj, takich goryli z kuszami. Dobra, awersja do mikstur, wpadamy tutaj, ostro. Muszę się magów pozbyć. Jest grzybek. Jest awersja. I jest świniok. O, ej, świniok ma naprawdę obstawę tutaj. I to solidną. Mam bardzo dużo strzał, mógłbym w sumie sobie z nich strzelać, ale... Ale tu będzie golem zaraz gdzieś pewnie. On tutaj był bossem chyba, nie? Na końcu. Tutaj po raz pierwszy widzieliśmy golema, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, świniak tam gdzieś sobie poszedł. To nic. Jeszcze więcej strzał. Na razie tam nie idziemy. Musimy się zająć jeszcze tym obszarem. Tu jest świniak. Ogłuszonet. Może coś ciekawego nam zostawi. Zostawił jakąś zbrojkę. Podleczę się. No i upiorna zbroja wyższego poziomu znowu. Ale tutaj chyba nie ma żadnych elementów pancerza z absorpcjami do zdobycia w kopalniach, jeżeli dobrze kojarzę, co nam tutaj doszło. O, jest jakaś kość 107 poziomu. Moglibyśmy wilka mieć znowu. Tego się pozbywamy. No dobra, czyli w takim razie tego się możemy pozbyć. 106 poziom zostawiamy. Znaczy już niby mamy tę moc na tyle dużą, że gwarancja tego przedziału od 100 do 107 by była. No ale jeszcze sobie trzymam te lepsze przedmioty. Czyli tak, świniak załatwiony, okej. Okay. Ilu tam tych kuszników jest? Bierzemy schabik. Załączamy grzybek. I wbijamy się tutaj na nich. Ogłuszenie. Jakby co, możemy awersję załączyć i stąd zwiać. Albo jeszcze ich kilku zabić wtedy. Dobra, jest piórko. Jabłuszko, dobrze. Jabłki, oj, chlebek. Też to wezmę i wbijamy się tutaj. Ogłuszenie, uważamy na wagoniki. Dave, uważaj, żebyś nie stał na torach, tak? Z tym Dave'em to ja się mam. Dobra, jest załączona awersja. Wykorzystajmy to, żeby poszukać magów. Zabić tych kuszników tutaj jak najwięcej. Chyba mi to nieźle wyszło. Sytuacja opanowana. Jeszcze nie do końca. Zajął taką pozycję tutaj dobrą na wzniesieniu, żebyśmy go nie mogli sięgnąć. Tutaj w ogóle można do niego wejść? Będę z niego strzelał. No i odsunął się jeszcze. Właściwie to go odepchnąłem. Mamy 946 bełtów, to mogę sobie czasem postrzelać. Pamiętajcie, tutaj był ten przycisk, droga do runki, ale to już mamy zrobione, tylko tutaj na chwilkę wejdę, żeby sekrecik nam zaliczyło. Jakieś lepsze sztylety mi wypadły, jest zielona strzałeczka w górę, zaraz to sobie wszystko badamy. No naprawdę fajne mamy te sztylety, ale może coś... No jest 105 poziom, ale no tutaj nic nie ma. Znaczy okej, fajnie, że jest promienisty lub pijawka do leczenia. No ale no nie, no... My tu mamy nasz grzmocik, przecież to się świetnie sprawdza. Nie, musimy zapolować na lepsze sztylety. Tam jest Enderman. Zaraz się do niego zbliżymy. Czy gdzieś tu był? Widziałem go, ale on znika, więc zniknął. Gdzieś tu się za... Aha, jest. Będziemy w niego strzelać. Mamy świetną kuszę właśnie na Endermany, taką szybką znowu. Jeszcze ze złodziejem szybkości. Dobra. Jest ten dodatkowy strzał. No, trochę stracę bełtów, ale... Ale mogę sobie na to pozwolić. Bo mamy dużo. Na golema nam starczy tutaj na końcu, jeżeli jakiś będzie, a pewnie będzie. No, Endermana ciężko na tym poziomie trudności, ale chyba level na nim dostaniemy. No, prosimy o jakieś fajne, unikalne sztylety z Endermana. Pyk! Jest level. No, niestety tylko cienisty wywar. No, chyba tu był ten golem, nie? Jak to było? Okej. Dobra, strzelamy w niego ostro. Pyk. Auć. Dobra, nieważne. No w sumie jak mam awersję, to załączę grzybek i go będę tutaj z bliska atakował. Ładnie pójdzie. Okej. No jakiś złodziej szybkości zadziała?
No i ten złodziej szybkości teraz na tym poziomie trudności tak trochę średnio. Ale jest okej, okay, klepiemy go. Co to znowu za wybuch? Nie, nie, dobra, spowolniłem już go. Dobra, grzybek. Nie, grzybka nie było. Ale spokojnie, to już jest z górki. O, tu jeszcze można chodzić. W sumie można chodzić wokół tego jeziorka z lawą. Ja nie wiedziałem o tym. O, o, o. Dobra, mogę załączyć awersję. Awersja, grzybek. Klepiemy go. I już go załatwimy. Tak jest, kill off. 104 poziomu. Czy my chcemy korzystać z kill-offa 104 poziomu? Co tu jest? No jest grzmot, ale niska szybkość ataku. Czy możemy zrobić tu jakieś przyspieszenia? Nie możemy zbytnio. Czyli pod grzmot to by nie było dobre. Ostatecznie pod trującą chmurę lub ostrość. Ja wiem. Jedziemy pod kill-off? No jest promienisty, ale przy tej szybkości ataku to szału nie będzie. To bardziej pijawkę bym musiał tutaj wziąć. Czyli pijawka, obszarówka, no lepsza z obrotówki tu by była chyba, więc tu moglibyśmy iść w ostrość, bo ostrość by też działała na obrotówkę, prawda? Eksplozja chyba nie. To co, zmieniamy broń? No zmienijmy sobie. Najwyżej będzie troszeczkę ciężej, ale może niekoniecznie. No, szkoda tej szybkości ataku plus grzmot, bo to naprawdę fajne kombo wychodzi. Ale zmieniamy. Pobawimy się troszkę kill-offem. Dla odmiany. 104 poziom, czyli obrażenia w walce wręcz 1482. Naprawdę nieźle. No i tutaj jednak chyba promienisty niby potężny, ale przy tej szybkości, ja wiem. Czy przy tej szybkości, chociaż wyższy poziom kill-offa, więc tutaj to leczenie też wyższe. 599 to już jest. 8% maksymalnego zdrowia moba zabitego. No to może na bossów też działać, a to tylko, wiecie, w przypadku walki z istotami takimi białymi, podstawowymi. Znaczy tak, tu bym na pewno tę obrotówkę wziął. I od razu sprawdziłbym chętnie, 1778, co który cios to działa. Raz, dwa, raz, co drugi. Ej, to dobra obrotówka w kill-offie jest też. Może nie tak dobra jak w młocie, bo tam za każdym ciosem wychodziła obrotówka. Ale co drugi? Może być, dobra, to jest fajne. To tutaj zaklęcie mamy naprawdę fajne. To w takim razie, skoro jest taka fajna obrotówka, to sobie darujemy trującą chmurę. Weźmy tę ostrość jeszcze, zwiększone obrażenia. Raz, dwa, trzy. No i sam nie wiem. Fala uderzeniowa chyba nie, bo to jest jednak... To jest też rodzaj obszarówki, tylko takiej pewnie stożkowej, tak obstawiam. No jeszcze tego jakoś nie sprawdzaliśmy. No niby promienisty potężny, ale przy tej szybkości ataku... 20%, 599... Chyba tę pijawkę bym jednak tu wziął. Znaczy, no niby jak grzybek załączę, to leczenie szybciej działa. No właśnie, grzybek jeszcze jest. No dobra, no to grzybek, no to weźmy tego promienistego, niech będzie. Aczkolwiek ta pijawka, no, korciła mnie bardzo. Jak wygląda sytuacja? Wszystko znalezione, czekamy na podsumowanie. No i udało się przejść bezzgonowo. Pod koniec tego podsumowania, tam jeszcze pod koniec, zanim... kliknąłem wyjście, to zmieniłem te sprzęty. Ze 105 poziomem mocy wyszedłem z lokacji kopalni czerwonego kamienia. Smaczna kość, poziom 104, więc szału nie ma już na ten etap. No zobaczcie, pozmieniałem sobie. No niby zamiast piórka jeszcze mógłbym brać, ale już nie przesadzajmy tak bardzo z tym. Mam tej mocy na tyle dużo uzbierane, że nie grozi nam spadek. Nie grozi nam spadek tutaj tego przedziału. Aha, i płomienna kuźnia teraz. No to fajnie by było jeszcze zajść do jakiejś lokacji, przetestować nasz kill-off tak w praniu. O, będą nowe jakieś rodzaje zbroi. Może coś fajnego. O, wzmocniona kolczuga.
była fajna, pamiętacie? To była ta pod uniki i pod absorpcję. Zbroja łuskowa też fajna, może nam poleci ciekawa zbroja nowa na tej lokacji. Także tutaj wyruszamy. No, 9 tajemnic tutaj nam wygenerowało i 3 skrzyneczki. No dobra, mamy taki fajny kilof. Aha. O nie, no szamani będą. No ale dobra. Konfrontacja z szamanami. Zawsze jakaś odmiana. Strzały jak najbardziej, bo tu chyba więcej tych golemów chodziło. Częściej się pojawiali, nie? Dobra, wbijam się tutaj, załączam awersję, grzybek. Wszystko załączam, co tylko mamy. Żeby szybko zniszczyć szamana, ale myślałem, że tu będzie gorzej, ale to jeszcze nie koniec. Ogłuszenie. Mag plus szaman. Szybko, szybko, szybko. Z dala od tego totemu wybuchowego. Jeszcze jeden szaman. Ogłuszenie zapodamy. Nie, no dobrze jest. Myślę, że kilof sprawuje się... Tu jeszcze jakiś szaman? Gdzie on jest? Szybko, szybko. Nie. Odsuń się, procek. Leczenie, grzybek. Ogłuszenie. Poszło jakoś. Muszę się wycofać. Może coś zostawiłem tam w tle. Wbiłem się na chmarę kuszników z jakimiś magami i tak dalej. Nie zdążyłem załączyć nawet nagrywania tam. Ale zdążyłem załączyć, jak był komunikat, że padłem. Dobra. To jest poważne ostrzeżenie. Nie wiem za bardzo, jak to... Jak podejść do tej sytuacji. Załączę awersję. Grzybek. Dobra. Teraz. Awersja, grzybek, ogłuszenie. Wpadamy tutaj. Z leczeniem tych magów szybko trzeba załatwić. Gdzie oni są? Tutaj są jacyś magowie. No, zaskoczyli mnie, ale to była jedna salwa, po prostu zgon od razu, nie? Podobało mi się. Dobrze jest, sytuacja opanowana. Sekrecik sobie odpaliłem, ten taki runiczny, żeby do podsumowania nam tutaj doszedł punkcik. Kombinacja creepery i pająki. Aha, zaczyna się. Okej. I Enderman. Dobra, tego creepera. Nie wiem, te bełty chyba będę oszczędzać, co? Bo tutaj też może być sporo golemów. Aha, no to żebym sobie wskoczył w sieć. Praktycznie. To jest taki większy obszar. Muszę go sobie na spokojnie rozpracować. Jest ten Enderman. Widzę go tam. Odrzut to tak średnio tutaj wychodzi. No nie widzę. O, tu jest. Dobra, to może z grzybkiem pojadę go chwilowo. Tak z bliska. Załączę sobie leczenie. Ta. Tak z bliska, to my go klepiemy momentalnie. Patent z kuszą był dobry na niższym poziomie trudności. Tutaj się okazuje, że ta kusza ma za niskie obrażenia na takiego Endermana. Pokażę wam coś. Czekajcie. Patrzcie, jak Dave się fajczy, nie? Te układy to są chyba sekrety. Zobaczcie, jak się tu wchodzi, cyk, pojawia się skrzynka. I zbroja najemnika wypadła od razu tutaj z takiej skrzyneczki. Zobaczmy, może będzie coś lepszego od tego naszego, aczkolwiek my tu mamy naprawdę fajny układ. No i to ciężko będzie zastąpić taką zwykłą zbroją najemnika. No nie, to się nie uda. Nie tym razem. Jest sytuacja zagrożenia bardzo dużego, epidemiologicznego. Ups. Ale zaryzykuję? Nie zaryzykuję. Jeszcze w lawę tu gdzieś wpadnę. Są szamani, magowie, kusznicy. Zużyłem tę miksturkę i zrobiłem co mogłem, ale tam... O, tutaj mogę fajnie wykorzystać. Podejście, uciekaj. Nope. Zaraz coś wymyślę. Niedługo ta miksturka będzie grzybek. Najgorsze, że tam są ci magowie. Sobie kliknę. Mógłbym postrzelać troszeczkę z kuszy w sumie. Może to by nie było takie złe, tylko że ci szamani tutaj kontrolują sytuację na bardzo duże odległości. Tu są kusznicy.
Ale to jest opancerzone przecież. Szkoda mi bełtów na takich kuszników. O dobra, widzę maga. Teraz. Awersja, grzybek. Wpadamy tutaj. Szybko, szybko. Tu jest jakiś mag. To nieważne. Gdzie jest ten szaman? Tutaj ogłuszę. Czy ja go zabiłem już? Nie, nie, on tutaj. O, tu jest. Dobra, mamy go. Sytuacja opanowana. Dobra, porobione. Musimy zmienić tę kuszę jednak. Ona nie jest taka wybitna, jak myślałem. No, znalazłem wzmocnioną kolczugę 102 poziomu. Zaraz ją sobie razem obejrzymy, tylko jeszcze tutaj opanuję sytuację. Bo tutaj miałem, o kurde, i nadal mam niezłą zadymę. Aha, okej. Teraz będą totemy, bo to na zmianę idzie. Dobra, wpadam tutaj ostro z grzybądziem. Jest jakieś jabłuszko, mięsko. Już teraz powinno być dobrze. Nie ma tu żadnego szamana jeszcze? Nie ma chyba. A, jeszcze jest świniok. Ogłuszenie na świnioka, ale to szybko teraz przemija i... Amulet żelaznej skóry poleciał i wybuchowa kusza. Dobra. Zastanówmy się. No znaczy tak, no kusza wybuchowa, kuszę mamy lepszą. Miałem zmienić, ale czy tu jest coś fajnego? Promieniste strzał i grawitacja lipa, to mnie jakoś nie interesuje. Wzrost? Nie. To rozkładamy. Amulet, no taki defensywny tutaj jest ten amulet. Ponoć 50% absorpcji daje. No fajnie by było mieć jakiś taki, może pod konkretny build. Zostawię na razie ten amulecik i uwaga, zbrojka. A no nie ma ani awersji. Odbicie jest całkiem niezłe, elektryczność, mróz. No słabo to wygląda, no lubię te awersje do mikstur mieć, jak wpadam na jakieś kłopotliwe akcje zagrażające mojemu życiu tak ostro. Jakby tu awersja się trafiła, no to bym wziął, bo dochodzą te uniki. No ale nie, ale to za słabiutkie jest. A tu jakaś zasadzka się odpaliła. Jak wszedłem na taki pomost. Może dostaniemy nagrodę w postaci skrzynki. Ciężko jakoś tutaj na razie bardzo nie jest. Taka easy zasadzka. Jabłuszko nawet poleciało. Mogę się posilić. Tak, i tu jest skrzynka. To jest sekrecik? To jest sekrecik. No i uwaga. Pęk strzał. Zbroja najemnika 100 poziomu. No zobaczmy sobie. Zbroja najemnika 100 poziomu, nie ma awersji, jest ochrona, nieźle. No ale nie, zostaniemy jednak przy tej naszej zbroi. Znowu jest taki charakterystyczny pomościk, czy tu też będzie, też tu będzie zasadzka, czyli też pewnie dostaniemy tę lepszą skrzynkę. Na takiej zasadzie to działa, dobra, gdzieś tam to rzucę, żeby mnie nie rozpraszało. Tu jakieś ogłuszonko zrobimy. Dobra, załączę grzybek, bo mogę. O, takie proste zasadzki. Jabłuszko znowu wpadło. Wszystko? Tak jest. I mamy skrzyneczkę. Uwaga. O, 106 106 level mocy. Łuku mocy. O, tak chciałem powiedzieć. To jest łuk mocy. No to może tutaj coś ciekawszego zrobimy, bo to tak średnio mi wychodzi, więc weźmy sobie tutaj, pokombinujmy, już widzę, że jest przebicie. Dobra, czyli będzie można z tego coś fajnego zrobić. Super ładowanie to tak nie bardzo, przebicie bym na pewno chętnie wziął. Ulepszymy to sobie. Raz, dwa, trzy. Strzał z lądem, złodziej szybkości znowu jest. To przyspieszenie mnie też troszeczkę kusi. Rykoszet, grawitacja, trująca chmura to nawet by nie było. Może mówiłem także obszarówka. Nie, no ale musimy tu jakąś obszarówkę wziąć. Więc chyba ta trująca chmura. Bo to nie jest szybka broń. A chmury, no nie wiem, wciąż czy one się kumulują czy nie. Jeżeli by się nie kumulowały, to przy takiej szybkości ataku jak najbardziej trująca chmura może być. No i teraz, jeżeli na pojedynczego wroga przyspieszenie... No ten złodziej szybkości kusi jednak. Ale jeżeli mielibyśmy tutaj naciągać cięciwe...
No to chyba jednak znowu obszarówkę bym musiał wziąć, no bo co mi po szybko strzelności, jak i tak cięciwy będę chciał naciągać, oszczędzać strzały, może creepera brać na hita? Kto wie, no spróbujmy tak obszarowo dla odmiany podejść do broni dystansowej. A w ogóle co tutaj za wejściówka jest, jakaś dziwna, czy ja to miałem na niższych poziomach trudności? Zajrzyjmy sobie tu. A co to jest? My tu mieliśmy jakąś lokację? Nie, ukrytą? Coś znajdowaliśmy? To jakaś zasadzka będzie? Tutaj coś będzie, jakaś zasadzka. Dobra, zobaczymy. Grzybek odpaliłem. Nie wiem, czy nie za wcześnie, ale odpaliłem. Na razie nie ma problemów. Boże, jakby się tu na przykład trzy golemy pojawiły na takiej małej lokacji, to by było dosyć interesujące. No, coś tutaj jęczy, ale ja nikogo nie widzę. Może tam na górze? A tu coś jest. Level zdobytet. I to wszystko, to proste było. Cordela, 106 poziomu. O! Lepszy level, lepsza moc przedmiotu. Czy tu jest coś fajnego? Dobra, szybkość rośnie, więc promienisty by lepiej działał. Jest szał. No nie ma obszarówki, znaczy no jest grzmot, ale... Obszar sam z siebie, no jakoś szału nie ma tutaj. No nie ma obszarówki, tutaj ten obrotowy fajnie działa. Zmieniamy broń tak dla odmiany? Tylko dla różnorodności? No jest to leczenie. Mógłbym dodać szał i ostrość na przykład. No obszar sam z siebie nie jest jakiś bardzo zły, no może no spróbujmy. Dobra, 106 mocy, obrażenia 1075. Bardzo dużo, szkoda mi tego Kilofa, bo fajnie działał, ale testujemy Cordelas z promienistym leczeniem. Raz, dwa, trzy. Weźmy jeszcze ten szał. Raz, dwa, trzy. No i weźmy tę ostrość. Raz, dwa, trzy. Idziemy testować. No to testujemy. Tu jakiś szaman gdzieś jest. Pomalutku, nie wpadamy w panikę. Rozglądamy się za nim. O, dwóch szamanów tutaj widzę już. Chyba jeszcze jeden, bo tam za dużo się tego pojawiło. Wszystkiego. No, taki Cordelas, ale to muszę mieć więcej przeciwników, żeby to jakoś dobrze przetestować. Może tu jakaś skrzyneczka się gdzieś pojawi? Nope. Oho. Dobra, nie ma żadnego szamana. Grzybka nie muszę załączać. No, Cordelas na razie tak sieka sobie tymi podstawowymi atakami całkiem nieźle. Machiny wojenne, tam jest jeszcze jakaś machina. Mam skrzyneczkę takiego wyższego poziomu i jakieś tu jest wejście czy wyjście. Nie, to końcówka już tu będzie. Zobaczmy sobie skrzynkę. Młotek, 104 level. 104 level młota. No jest obrotowy atak. No tu jest problem. Znaczy pijawkę, w ogóle trzy pijawki można by wziąć. Pewnie jakoś by się tam skumulowały po swojemu. No to wtedy co? By trzeba było obrotowy, szał. Ale nie, chyba zostaniemy przy tym Cordelasie tak jak jest. Zostawmy ten młotek w spokoju. Obrotówka trochę kusi, a chociaż obrażenia 2012, no ale ten speed, wiadomo. DPS-y i tak się w tych broniach pewnie jakoś tam odpowiednio kalkulują. Obrażenia bazowe w stosunku do szybkości. Nie, zostańmy jeszcze przy tym Cordelasie. Młotek całkiem nieźle wygląda, ale nie. No zobaczmy sobie tę wyjściówkę tutaj. Tu znowu jakaś zasadzka pewnie będzie. Tak jest. No zobaczmy tym razem. Tym razem mamy Cordelas. O, cienisty wywar. Nie widzą mnie. Wykorzystajmy do zabicia kusznika. Ogłuszenie. No,
ta wbudowana obszarówka nie jest taka zła tutaj. To nie jest to samo co promień grzmotu, ale... ale wychodzi nieźle. Załączę leczenie. Poszło. Zobaczymy sobie skrzyneczkę za chwilkę. Daj wchodź tutaj do kręgu leczącego. Nie chcesz? Uwaga! Mroczna zbroja poleciała, a to chyba jedna z tych nowych. Mroczna zbroja, tego nie mieliśmy. Królewscy strażnicy sadników noszą mroczne zbroje wykute w najciemniejszych głębinach płomiennej kuźni. Jest redukcja i zbieranie dusz. 4609 zdrowia, mamy 4100. No jest awersja, jest ochrona. Co my tu jeszcze mamy? Aha, nic nie mamy. No to zmieniamy zbroję. To zmieniamy zbroję w takim razie. Tylko, że obrażenia w walce wręcz spadną. A, no właśnie. Ej, no spadną obrażenia w walce wręcz, a my nie potrzebujemy dusz tak naprawdę w tym momencie. No to chyba nie zbieramy. Chyba, że coś... Znaczy, to nie zmieniamy. Chyba, że tu jest coś fajnego. Impuls grawitacyjny, synergia zdrowia. No nie, no zostawiamy ten bonus do walki wręcz. A już myślałem, że... zmienimy zbroję, a może zobaczmy, jak ja bym w niej wyglądał, tak? Taka zbroja mroczna. No dobra, mamy przedmiocik do kolekcji, ale jednak... jednak zostaniemy jeszcze przy obrażeniach w walce wręcz. 30% to naprawdę w moim przypadku robi sporo. Jeżeli miałbym jakieś ciekawe artefakty pod duszę, no to wtedy jak najbardziej mroczna zbroja super jest. Mogę zostawić ją. Na wypadek, gdyby faktycznie odpowiednie artefakty nam się trafiły. Golem i pająki. Jakie to jest straszne. No dobra, już jest wszystko pod kontrolą. Może trochę postrzelam sobie z łuku. Wielkiego wrażenia to na nim nie robi. Ale tu jest dużo takich otworów i tak dalej. Może przy odrobinie szczęścia on by się jakoś tutaj zablokował. Dobra, postrzelam sobie w niego trochę naładowaną strzałą. Nawet niezłe te obrażenia tutaj wychodzą. O, może tu się gdzieś zablokuje? Dobra, grzybek, wchodzimy w niego. Auć. Awersję załączę i jedziemy dalej z nim. Jeszcze leczenie załączę. Jedziemy dalej z nim. O nie, 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 nie. Nie! O, o. No tak. Ale kliknąłem ten unik, ale niestety przerwał jakby mój... przerwał moją akcję. Dobra, grzybek, leczenie, awersja. Kończymy z nim. O, unikat jakiś. Łuk lepszego poziomu. Jest strzałka w górę. I unikat. Ale, ale życie mnie to kosztowało. Mam nadzieję, że ten boss tutaj na końcu to... jakoś tego zdrowia nie będzie zabierał za szybko. O kurde, a co to za łuk? To jest koliber. Ten łuk został stworzony na zamówienie dawno zaginionego mistrza łucznictwa. Leży w ręku szczególnie dobrze u osób poszukujących sprawiedliwości. No dobra, 107 poziom to jest maksymalny. Możemy wyciągnąć 3357 obrażeń. Leczy sojuszników na danym obszarze. No to akurat szału nie ma. No ale dobra, weźmiemy sobie taki unikacik, niech będzie. I w takim razie odklinanie jest ok, mogę to śmiało wziąć. Grawitacja gorzej trująca, ta chmura gorzej. No chyba moc dołożę tutaj. Chyba dołożę moc. Raz, dwa, trzy. No i tę trującą chmurę w takim razie. Raz, dwa, trzy. No ale straciłem życie. Niepotrzebnie uciekłem tutaj w ten taki zaułek. To w ogóle co jakiś czas chyba ognie się jeszcze pojawiają z tych różnych szczelin. No trudno. Musimy się bardziej skupić, żeby nie zawalić tej misji i idziemy dalej. Świniok gdzieś tutaj chodzi. Widzicie go? Uwaga! Rzadka ta wybuchowa kusza. No ale no nie, my mamy teraz nasz unikatowy łuk, także nie ma nawet o czym mówić. Znalazłem most Khazad-dûm. Jakiś balrog tu pewnie zaraz wyjdzie. Albo golem, który się będzie bawił w balroga. No, żeby mnie tylko coś tutaj nie zepchnęło w przepaść, to będzie dobrze. Niezła akcja tutaj jest, zobaczcie. Dużo tego, muszę dostać się do maga. I nie zginąć najlepiej.
Dobra, może się jednak troszeczkę cofnę. Tam jeszcze jeden mag jest. Patrzcie, co ja im zrobię zaraz. Grzybek, ogłuszenie. Wpadamy tutaj. Tak średnio mi to wyszło. No ale dobra. Jest leczenie jakby, co mogę sobie włączyć i tutaj wykosić. O, ten mag tutaj mi wszystko popsuł. Musiałem się wycofać w pewnym momencie. Jeszcze tutaj są. Dobra, zaraz będzie awersja. Więc mogę śmiało tutaj wpadać. No ale szybko to ogłuszenie schodzi na tym poziomie trudności. A dużo lepszego piórka już nie możemy mieć, żeby ogłuszenie wydłużyć w znaczący sposób. Znalazłem zbroję płytową 103 poziomu. Uwaga! Zbroja płytowa zamienia nawet najzwyklejszego trepa wchodzącą fortecę, ograniczając przy tym swobodę ruchów. Szansa uniknięcia trafienia 30%, redukcja 35%, dłuższy czas odnowienia uniku, zdrowie niezłe, 4600 ponad. Nie ma wersji do mikstur. Jest mróz, jest odbicie. No ale nie ma wersji do mikstur, no. No ale jest taka fajna zbrojka, rozbijamy ją. Tę mroczną sobie zostawimy pod zbieranie dusz. Okej. No, tutaj coś się szykuje. Czy tu będzie ten bosior już? Chyba tak. Dobra. Też to był akurat zły pomysł, żeby na starcie z tego korzystać. Okej. Pamiętam, on tutaj robił takie różne obszarówki, żeby tylko nas nie pojechał. Myślicie, że na tym poziomie trudności jest jakiś wybitnie silny? Coś tutaj może nas czymś zaskoczyć? Aha, myślałem, że będzie robił te plamy, o właśnie te. Dobra, dam awersję. Trochę do niego tutaj może podejdę. Odsuń się, procek. O kurde, no tak. Ostatnia szansa. Dobra, trzymajcie kciuki. Gdzie on jest? Aha, tu muszę do niego wrócić. 1/3 mu zabrałem. Nie, nie. Wolę chyba... Ej, a jak ja mam do niego wejść teraz? Pójść naokoło? No czekajcie, bo coś mi tutaj nie pasi teraz. Nie, tutaj jakoś. Dobra. Co to w ogóle za brawa jest? Okej. Dobra, pomalutku. Możemy wykorzystywać... Ile tu tego... Co? Dobra, spokojnie. Jak to klepie? Dobra, wykorzystujmy te... Tylko żebym siebie tym nie zabił. Dam radę, dam radę. Tylko żeby mnie nie zepchnął tu gdzieś. To będzie dobrze. Nie mam miksturki, muszę przytrzymać się z dala. Mogę jakby co załączyć leczenie. Dobra, tych musimy jakoś wyeliminować. Żeby nam nie przeszkadzali. Taktycznie, procek, taktycznie. Sobie tu pochodź na spokojnie, nic się nie dzieje. Te magmy to one nic nie robią. I nie pozwól, żeby golem do ciebie podszedł, tak? O kurde. Dobra. Załączę sobie to leczenie na spokojnie tutaj troszkę. Nie! Dobra, awersja. Muszę uważać. Zdala od tej lawy. Zdala od tej lawy, procek. Auć! A to żem zrobił znowu. Podleczę się troszeczkę. No spokojnie, nic się nie dzieje. Podejdą te magmy. Rozwalimy je. Idzie golem. Masz tutaj. Co ty na to? Dobra, teraz można kilka razy strzelić.
Jakby co, mam miksturkę, no to poszło chyba. Jeżeli mnie zaraz nie wrzuci do lawy, to mamy to. Ale na ostatnim normalnie życiu tutaj to porobił. Nie ma żartów, coś tu fajnego wypadło, co to jest? Totem regeneracji, wzmocniona kolczuga, 102 poziom, no przerobienie szczęścia może być coś dobrego. Jest ta wersja, jest fajna kolczuga. Tylko teraz tak, tylko nie ma tych obrażeń zwiększonych do walki wręcz, ale to już byłbym chyba skłonny założyć. Defensywnie to naprawdę tutaj to nieźle będzie wyglądać. Zdrowia daje więcej. Tu mamy 4107, tu jest 4527. Pojawiają się uniki. Możemy dołożyć awersję, możemy dołożyć ochronę i tchórzostwo, skowyt agonii. Nie no, skowyt agonii, kurde, no tchórzostwo, ja wiem. Ja to rzadko mam full zdrowia, ale no to chyba by było lepsze od tego skowytu agonii w naszym przypadku. Z drugiej strony, jakbyśmy połączyli to na przykład z tym i to by się odpalało, gdyby mi zdrowie spadło za nisko. Ej, to może by nie było takie złe. Bo tu jest czas odnowienia aż 25 sekund i to mogłoby się faktycznie odpalić w krytycznej sytuacji. Z drugiej strony tchórzostwo, no zwiększone obrażenia czasem mielibyśmy, a straciłbym te obrażenia, bo tutaj było 30%. No tak bardziej podłuki, chyba żebym miał naprawdę jakieś super leczenie i cały czas byłbym uleczony, a nie mam takiego super leczenia. No ale zmieniłbym stanowczo, bo ta lepsza defensywa mi się przyda już na tym etapie. To rozbijemy. I teraz tak, to nie. No tej nie będę już tak zamieniał wszystkiego. Nie ma takiej potrzeby. Te kości mogę zostawić, ale też chyba niepotrzebnie. I teraz tak. Na pewno awersja do mikstur, bo to jest potężne. Raz, dwa, trzy. Ochrona. No ochrona może być. Ten mróz też jest niezły. Mróz też jest naprawdę niezły. No ale dobra, powiedzmy, że tę ochronę bym wziął. Raz, dwa, trzy. Będę się czuł bardzo bezpiecznie. No skowyt agonii też wydaje się dobry. Zwłaszcza, że mogą nam lada chwila jakieś ciekawe artefakty wpaść. Co 8 sekund mogą się nam odpalić po prostu artefakty, jak zdrowie spadnie. No gdybyśmy mieli artefakcik leczący dodatkowy. No mamy niby w sumie. Ale chodziło mi bardziej o takie natychmiastowe leczenie, ale ten z natychmiastowym leczeniem to chyba był od dusz. No chodzi o to, że ja rzadko mam full zdrowia tak naprawdę, chociaż teraz te uniki będą działać, więc może mi tak szybko nie będą zjeżdżać też tego zdrowia. Częściej z tego łuku mógłbym korzystać. A to także działa na walkę dystansową, no dobra, weźmy to tchórzostwo. Tutaj też widzę niezły potencjał. No ale dobra, no niech będzie tchórzostwo. Raz, dwa, trzy, 40%. O, osiągnięcie jakieś się wpadło tutaj. Się wpadło. Patrzcie, jaką fajną pozycję strzelecką sobie zająłem. Ups, tutaj tak średnio mi to wyszło. Tego możemy zestrzelić. Tchórzostwo działa wtedy, tak? Bo mam full zdrowia niby. Tego damy radę zestrzelić, damy radę z naszego unikatowego łuku. Podsumowanie płomiennej kuźni. Powalenie gracze 3 razy. No niestety, tak na styk mi się udało. Prawie 4 miliony zadanych obrażeń i prawie 70 poziom. Uwaga, artefakcik jakiś fajny. O, szału nie ma. 103 poziom na tym etapie, tu tak słabiutko. No zmieniłem te przedmioty przed wejściem tutaj, ale już nie ma takiej potrzeby. Myślę, że możemy to sobie rozłożyć. Z grzybkiem będę chodził, kołczan możemy rozłożyć. Kość rozłożę też. Jednak zostaniemy przy jakimś leczeniu, przy ogłuszaniu. No grzybek jest super. No to jest niezłe, ale zamiast czego ja miałbym z tego korzystać? Może gdybym
jeszcze lepsze leczenie miał i mógłbym sobie z tego zrezygnować, no to wtedy może... No zostawię to jeszcze. I teraz tak, mamy 21 tysięcy emeraldów. Jeszcze chyba nie wydajemy, co? Tak mi się wydaje. Jak będziemy robić takie globalne zakupy, to chyba się opłaca kupować przedmioty tylko od kowala. Bo poszukiwanie artefaktów, to ja wiem. W artefaktach dodatkowo nie dochodzą żadne zaklęcia. Nie ma takiej losowości w nich, tylko po prostu losuję z przedziału tej... z przedziału tej mocy, od 100 do 107. Kończymy misję, mamy gwarancję jakiegoś artefaktu, więc jeśli szukamy konkretnego artefaktu, na przykład rogu, no taki przykład podaję, no to możemy sobie chodzić po kaktusowym kanionie, pewnie mamy 25% szansy, że na końcu będzie róg z wysokim poziomem. I czy ja wiem, czy jest sens, żeby to losować u kupca wędrownego. Zwłaszcza, że on na tym etapie 320 emeraldów już chce. Pewnie losuje się tylko przedmioty u kowala w końcowej fazie rozgrywki, tak obstawiam. No i tutaj już faktycznie, no, można polować na ciekawe, przydatne kombinacje, układy tych zaklęć, żeby móc sobie potrzebny typ zbroi, czy to broni, stworzyć, no nie? Jakoś tam umagicznić odpowiednio. No dobra, to to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku idziemy do kaktusowego kanionu. Nic tutaj nowego do znalezienia nie mamy. Co nie znaczy, że coś fajnego nam może tutaj nie wypaść. Jakaś zbroja najemnika, coś. Może rękawiczki fajne polecą, unikatowe. Ale z łuku jestem zadowolony. Absurdalne obrażenia, powyżej 3000, jeszcze wzmocnione mocą. Odklinanie też fajnie działa. Jakby co, możemy się uleczyć i korzystać z tego tchórzostwa. Naciągać cięciwe i tych wrogów jakoś tam w miarę szybko eliminować, mam nadzieję. Znaczy szybko to może nie, ale bezpiecznie. Przy małym zużyciu amunicji, jeżeli naciągamy cięciwe. Trzymajcie się, na razie.